Proszę bardzo, to jest Paweł. Siema. Witam wszystkich na moim kanale. Dawno się nie mogłem, długo się nie mogłem zebrać do nagrania kolejnego vloga i polecimy wszystko, co się działo. Widzieliście teraz na wstępie Pawełka, mojego barbel brata, który lubi być przez wszystkich nazywany wikingiem. Jak sobie paradował pod prysznicem, bardzo chętnie pokazywał swoją nagość, więc pomyślałem, że moi widzowie również chętnie zobaczą Pawełka prawie w całej okazałości. Także to jest po prostu taki bonusik dla Was. A co się działo przez cały tydzień, to sobie zaczniemy od początku. W poniedziałek robiłem sobie sprawdzian na siadach i poszło mi całkiem nieźle, jak na ten mój okres, kiedy ważę znacznie poniżej tego, co prezentuję w maksymalnej formie siłowej. Ale mimo, że usiadłem tam 250 kg 3 razy. Trzymaj brzuch! Powietrze! I góra, wydech! Jeszcze raz! Góra, wydech! Wydech! Mocno! I góra! Dawaj, dawaj! To jednak crossfitowa sztanga ma to do siebie, że trzęsie się jak popierdolona i jak założyłem sobie tylko 10 kg więcej, to wykonałem ruch 10 czy 20 cm w dół i po prostu się obsrałem, stwierdziłem, że nie będę siadał, bo się wypierdolę. Także jak na ten okres jest nieźle, tutaj oczywiście jest w taśmach, ale ja Wam mówiłem już, że wiążę taśmy bardzo lekko, tym bardziej, że wcześniejsza seria bez taśm była na 240 kg. I te tasiemki sobie tylko tam dla tego mojego rozjebanego kolana zakładam, żeby nam się troszeczkę bardziej trzymało. No i co, no fajnie niby wyszło, ale przez to, że się trzęsie, muszę sobie albo znaleźć jakąś strefę trójboju w Łodzi, albo zainwestować w własną sztangę Elejko czerwoną i kurwa po prostu jeździć na siłownię z własną sztangą. W środę robiłem sobie ciągi, miałem sprawdzian na ciągach, niestety nie podniosłem tyle, ile chciałem i nie nagrywałem wcześniejszych ciężarów, więc Wam niestety nie pokażę. Natomiast doszedłem do wniosku, że skoro chcę wystartować w zawodach, to może czas wrócić do techniki, w której startowałem, jak byłem juniorem, a była to technika sumo i skoro teraz jestem dużo silniejszy niż wtedy, a wtedy nawet na treningu udało mi się 300 kg wciągnąć, no to może by warto było wrócić do tego. No i dlatego teraz od tej środy, kiedy robię ciągi, porobię sobie przez kilka tygodni w gumach dynamikę, żeby się tam do tego ruchu przyzwyczaić i zobaczę, jak to będzie szło. Także będę Was też na bieżąco informował. W piątek robiłem dynamiczne siady, ale troszeczkę inaczej niż w religii West Side Barbell. Mianowicie zrobiłem sobie na większym procencie ciężaru maksymalnego. Założyłem sobie 180 kg ciężaru na sztangę plus dwie zielone gumy, więc tam u góry był prawie ciężar około 250 kg, co jest o tyle fajne, że na dole mogę się odbić tak samo szybko jak przy tym poprzednim ciężarze, który robiłem, a u góry to jest inne i zupełnie inne uczucie, bo ciężar już wtedy jest w miarę przyzwoity, wymusza większą kontrolę tej sztangi. Myślę, że to się przełoży fajnie później na wyniki maksymalne. Jeżeli się nie przełoży, trudno. Natomiast ja zazwyczaj lubię sobie eksperymentować jakieś teorie i próbować się wprowadzać w to własne modyfikacje, więc mam nadzieję, że to wyda tak jak w każdym. Właściwie większość teorii, które sobie gdzieś ubzduram i chcę coś w nich popracować, to zazwyczaj przynosi to efekty, więc więc myślę, że będzie dobrze. Najpierw przetestuję na sobie, później przetestuję pewnie na zawodnikach niektórych, a później się zobaczy. No. Wyciskania nadal nie mogę robić, bo mnie kurwa napierdala. No ale co? Będę wbijał sobie osocze, bo tak zaproponował mój serdeczny kolega Jasiu, który jest lekarzem i specjalizuje się właśnie w dziedzinie ortopedii. Tylko po prostu czekamy na gościa, który przyjdzie z wirówką i odwiruje mi krew, bo jest teraz na urlopie, więc no nie wiem, nie mogę się określić dokładnie, kiedy to będzie, natomiast mam nadzieję, że to już będzie kurwa to, co załatwi moją sprawę tego wszystkiego. Odnośnie jeszcze tego, dlaczego tam wbijam osocze, bo podejrzewam, że tam może być jakiś przewlekły stan zapalny, musimy też to sprawdzić na jakimś USG czy coś. I z tego też względu, nagrałem tam później filmik, sobie zobaczycie, kupiłem witaminy B, witaminy z grupy B też i dodatkowo jeszcze w dużej dawce B12 i robię sobie zastrzyki z tego.
bo mogę mieć niskie stężenie tych witamin i też mogę, bo biorę metforminę, to swoją drogą to B12 mogę mieć na obniżonym poziomie, więc zobaczymy, kurwa, jak to wyjdzie. No, ostatnio mówiłem, że nagram wam odcinek do dopingu i niestety, żeby nagrać fajny odcinek do dopingu, musiałbym się przygotować. A nie miałem na to czasu w tym tygodniu, ale za to odwiedziłem apteki. Kupiłem sobie trochę takich specyfików, trochę takich, to są kompleksy witamin z grupy B. Wiem, że oczywiście są lepsze formy do kupienia i te nie są jakieś wybitne, aczkolwiek jako zadeklarowany koksiarz lubię sobie przebić skórę igłą i wtłoczyć coś w nogę, czy tam w inny mięsień, aniżeli połykać tabletki. Dlatego też kupiłem w takich, a nie innych formach. A dlaczego to zrobiłem? Ano dlatego, że biorąc metforminę, prawdopodobnie już braki w witaminie B12 i stąd mogę mieć też stany zapalne, przez to może mi też to wszystko napierdalać. Stwierdziłem, że zadbam o poprawienie stężenia tej witaminy w moim organizmie. Tam jeszcze kompleks innych witamin B, też przydatny do ciężkich treningów siłowych. No i co? Zrobimy teraz strzała. No, generalnie, jak będę nagrał odcinek o sterydach, to mogę wam już go stresić w tym momencie, jak należy brać sterydy. Ale należy brać w taki sposób, żeby nie nadwyrężać swojego budżetu domowego, czyli bierzemy tyle, na ile nas stać i bierzemy tyle, dopóki nie są odczuwalne i przeszkadzające skutki uboczne. Więc takimi zasadami kieruję się w życiu. Oczywiście tutaj do sportów siłowych duże użycie tabletek idzie, bo jednak najwięcej siły da je spożywanie sterydów oralnych. Ale czemu tak się dzieje i jak co z czym łączyć, to będę musiał sobie przygotować, tak ładnie wypunktować, żebyśmy mieli o czym porozmawiać, żebym nie powiedział tylko tego, co on teraz powiedziałem w jednym czy dwóch zdaniach. No i co, sobie teraz wtłaczam witaminkę. Mówię, że są takie kurwa bolesne, gówno, prawda? Ktoś nie ma jakiejś żadnej tolerancji na ból, to może jest bolesne. No. Sobie dezynfekcja, podstawa. Perfumami umie kurwa stać, nie? I co? Zastrzyczek. Pyk. I jedziemy. Ale ręce mi drżą od salbutamolu, bo ciągnę jeszcze tą redukcję. Dobra. Mam nadzieję, że teraz będę zdrowy i piękny, także piona. Zapraszam do dalszej części materiału. W piątek jeszcze przed treningiem siadów tych dynamicznych byłem na pilatesie. Bardzo fajny trening. Za tydzień w ogóle będę nagrywał naszą sesję na pilatesie. Już sobie ustaliłem i zapowiedziałem tam w tym studio, że będzie nagrywane. Zobaczcie, co ja tam robię. Bardzo fajne ćwiczenie, zupełnie coś innego. Podpracowałem nad poprzecznym brzucha ostatnio i bardzo fajnie mi się potem robiło siady, bo byłem już taki przygotowany. No, miałem poaktywowany brzuch tak jak trzeba, mimo że zrobiliśmy naprawdę konkretny trening w godzinę i nie mogę się doczekać na następnych zajęć. No, a w sobotę robiliśmy sobie trening strongman z Darkiem. Darek ma za 2 tygodnie zawody i teraz już szlifujemy tą formę na takie właśnie konkretne wypierdolenie, żeby mógł wjechać i pokazać, że te treningi, które robimy, przynoszą zamierzony efekt, że zresztą kurwa, za 2 tygodnie nie ma co się zapowiadać, za 2 tygodnie zobaczymy. Ja jestem dobrej myśli, jeżeli nic nieprzewidzianego po drodze nie wydarzy się, to będzie bardzo dobrze. No, Dareczek się wczoraj trochę powygłupiał. Zobaczcie, jak nagrał dla was instrukcję wyciskania hantla. Wyciska hantel 70 kg. Podchodzisz, dopinasz, łapiesz po środku, łapiesz, bum, ustawiasz, noga i wchodzi! Jest! Dziękuję za uwagę. To mówił Darek, przypnij się dla publiczności. Pięknie, piękny chłopak. Takie chłopaki w Bełchatowie teraz mieszkają. Temu byli u mnie na konsultacji para trójboistów, którym pomagam w przygotowaniach do zawodów. Damian Głuchowski i Magda Musiał. Pozdrawiam was, jeżeli to oglądacie. Niestety kurwa nic nie nagraliśmy z treningu, ale wyszło bardzo fajnie. Magda jest już w bardzo dobrej formie, mimo że robimy trening taki
No, kurde, no lekki można powiedzieć, nie jest zajebana, a jest w formie z Mistrzostw Polski ostatnich, akademickich, więc myślę, że do października tą formę wyszlifujemy jeszcze. Tam mamy jeszcze parę problemów technicznych, mam nadzieję, że uda nam się to, kurwa, te słabe punkty wyleczyć do startu i że Magda naprawdę zacznie ładnie robić. Damian, kurde, też muszę wam go kiedyś pokazać, musimy po prostu nagrać następnym razem coś wreszcie i się skupić na tym. I to jest też bardzo dobry zawodnik, bardzo dobry wynik, naturalny swoją drogą zawodnik jest jeszcze. I myślę, że może kiedyś naprawdę sporo namieszać na polskiej scenie trójbojowej. I tyle, no ale niestety nic nie nagraliśmy, więc nie pokażę wam żadnej relacji z tego. A w ten piątek jeszcze był u mnie inny zawodnik, któremu pomagam w przygotowaniach, mianowicie Kuba Chrzanowski, który ma lat 19 i ważąc tam w okolicach 68 kilo, w zależności od federacji, to ma już kilka rekordów świata, Europy. I no generalnie gościu wyciska, ma rekord z zawodów 172,5 kg. Teraz po 4-tygodniowym roztrenowaniu i ciężkiej pracy fizycznej, bo sobie chłopak pracuje teraz w wakacje, okazało się, że wyciska nadal 165 kg, co widzicie zaraz na filmie. Także teraz zaczynamy na poważnie już przygotowania pod pierwszy start w tym sezonie nowym 2017-2018 i myślę, że no gościu, kurwa, niedługo podniesie naprawdę takie ciężary, że będzie wykręcił wyniki powyżej 140 punktów Wilksa, co jest już na naszym krajowym, na naszej krajowej arenie bardzo, bardzo wysoko. To jest, że się wtedy należy do czołówki, jak się wykręca takie wyniki. Także dzięki jeszcze raz za obejrzenie i pozdrawiam serdecznie Piona.